przykład zniszczeje, czy go ratować, czy go nie ratować, jak myślicie? Ale wiecie, że jest Kończycki Pałac. Tak, wiemy. No i co, ratowalibyście go, czy nie? Tak. Ja bym go ratował. Za ratowaniem. Ratować. No raczej ratować. No ja raczej bym była za tym, żeby ratować. Mhm. Bo to jednak jest historii kawał, tak? Oczywiście, że ratować. No takie rzeczy to trzeba ratować, na pewno. Ratować i to szybko, bo naprawdę to zakrawa na skandal, że tak długo to już trwa i ci mocodawcy, właściciele właściwie, no trochę to nam tutaj sprawiają problem, bo nie remontują tego, a tak się wydawało na początku, że kupowali, jak to kupowali, to integrowali się ze szkołą, z gimnazjum, z klubem sportowym, się wydawało no fajnie, że to będzie miało nowego właściciela, a tu klapa po jakimś czasie, no i nie idzie się doczekać remontu, no i zaczynamy jako mieszkańcy i jako gmina interweniować w tej sprawie, bo naprawdę trzeba to szybko ratować, bo to była perełka Kończyc Wielkich. No szkoda, że poprzednia władza, czy w ogóle powiat, zamiast to sprzedać może gminie, to dał prywatne ręce. No uważam, że jako my mieszkańcy powinniśmy być właścicielem tego, bo tak samo ościenna gmina kupiła 2 zamki, na przykład w gminie Zrzeszowice, a my no nie mamy takiego zamku i mógłby być kupiony. No i na tym trzeba ubolewać i co najgorsze niszczeje i my na to musimy przyzwalać i patrzymy się na to. Oczywiście, że ratować, jak najbardziej. A w jaki sposób ratować? Co by tam mogło powstać? No nie wiem. No. Nie mam pojęcia, bo to zależy, czy gmina to ma robić, czy jakiś indywidualny, po prostu, nie wiem. Dom starców, coś takiego. Mm-hmm. A jakiś pomysł na ten pałac, co by tam mogło być? To już zależy od mieszkańców. Były różne dyskusje, różne tematy, no bo faktycznie jest to, tam było kiedyś 100 komnat, teraz to jest mniej może, bo są podzielone, bo tam kiedyś było dom dziecka. Natomiast jak wykorzystać? No było mówione, czy jakiś dom starców, no wiadomo, windy, tam jest problem, klatka schodowa, kręte schody, jest to problem tam, a natomiast no można by tam było coś zrobić. Wydawało się kiedyś, oni sugerowali, że jakieś spotkania, jakieś wielkie sale tam mieli wybudować gdzieś, bo tam jest mała sala, tam jest kominkowa sala na 40 osób, żeby jakąś wielką salę wybudować, jakieś sympozja, spotkania, narady, konferencje, no ale spaliło to na panewce. No ciężko powiedzieć, no było tu nawet takie kiedyś przesłanie, jakiś zakon to tu niby miał kupić, ale się okazuje, że jak przyszło do kupowania, to właściciele ceny dźwigli o horrendalną sumę i zaczął być problem, no i mamy go po dzisiaj. A co tam by można było zrobić? Jakby wykorzystać ten pałac? Jakieś pomysły? Nie mam pomysłów takich. Mhm. Hotel, muzeum, coś innego? Nie mam takich pomysłów żadnych. Nie ma pan Więc, pomysłów? No, nie wiem, naprawdę. Oj, nie wiem. Przyznam się szczerze, że nie interesuję się tak bardzo historią, ale myślę, że jakiś taki pałac związany z panią Gabrielą Thun-Hohenstein, to by się tam przydało coś zrealizować, ale tak co to, nie mnie pytać. Nie wiem, nie zastanawiałam się nad tym. Muzeum, hotel. No prędzej może jakiś ten hotel by się tutaj przydał w okolicy, coś ciekawego takiego. Muzeum będzie już jedno tutaj na miejscu. Nie mam pojęcia, nie wiem. Może jakiś hotel, jakieś muzeum? Fajnie by było. No, właściwie coś takiego by się przydało. Mhm. Bo mówię, jednak tam dużo turystów przejeżdża i ścieżki rowerowe są, także może by coś było z tego rodzaju, jakąś gastronomię, raczej nie. No wiecie, hotel, muzeum, czy coś by wam się tutaj przydało innego w gminie Haszlach? Skate park, bo nie ma tu gdzie takich ludzie trąbią na nas i nie ma gdzie jeździć. Tak. Przydałby się taki skatepark, tak? Mhm.